Witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto bajka z czekoladą, kremem budyniowym, bakaliami i powidłami. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne, troszkę kwaskowate od powideł. Wygląda fantastycznie, nie jest za słodkie. Wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą. Polecam! Zmodyfikowany przepis ze strony Przyślij Przepis. Zapraszam na film. Najpierw przygotujemy budyń do kremu. Składniki na krem. 650 ml mleka, 2 budynie śmietankowe bez cukru, 30 g mąki ziemniaczanej, 200 g masła w temperaturze pokojowej, 2 łyżeczki cukru z wanilią, użyłam cukru wanilinowego i 250 g zagęszczonego słodzonego mleka z puszki. Około 400 ml mleka wlewamy do rondelka. Dodajemy zagęszczone słodkie mleko i 2 łyżeczki cukru z wanilią. Krótko mieszamy, stawiamy na gazie i podgrzewamy. Od czasu do czasu mieszamy. Słodkie mleko musi się rozpuścić w zwykłym mleku. Do pozostałego mleka dodajemy 2 budynie, mąkę ziemniaczaną i dokładnie mieszamy, aby nie było grudek. Gdy mleko będzie już gorące, rozmieszane budynie z mąką wlewamy do gorącego mleka i gotujemy gęsty budyń. Gdy powstaną grudki, nie należy się przejmować, tylko energicznie mieszać. Budyń ściągamy z ognia. Ja budyń przełożyłam do metalowej miski, aby szybciej mi ostygł. Budyń nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Składniki na ciemny biszkopt. 6 dużych jajek L, osobno żółtka i białka. 160 g mąki pszennej, użyłam tortowej. 180 g cukru. 80 ml oleju. 30 g kakao bez cukru. 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Do ubitych białek wsypujemy cukier i miksujemy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Do piany z jajek wlewamy olej i krótko mieszamy szpatułką do połączenia składników. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto, nie należy zbyt długo mieszać. Ciasto przekładamy do przygotowanej formy i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Jeśli mamy tylko jedną blaszkę, biszkopt wyciągamy z blaszki i odstawiamy. Blaszkę znów wykładamy papierem do pieczenia. Upieczemy teraz jasne ciasto z bakaliami. Składniki: 5 białek z dużych jajek, 70 g płatków migdałowych, 70 g posiekanych orzechów laskowych, 50 g wiórków kokosowych, 180 g cukru i 1 łyżka mąki ziemniaczanej. Białka przekładamy do czystej, suchej miski i ubijamy. Wsypujemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca, a cukier się rozpuści. Dodajemy mąkę ziemniaczaną i krótko mieszamy.
Następnie dodajemy wszystkie bakalie, czyli biurki kokosowe, orzechy, płatki migdałowe i mieszamy szpatułką do połączenia składników. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 35 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone, jasne ciasto wyciągamy z blaszki i na chwilę odstawiamy. Z ciemnego ciasta ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu możemy troszeczkę odciąć przypieczoną skórkę. I biszkopt przekrawamy w poziomie na dwie równe części. Jedną część biszkoptu wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia. 160 ml wody, 2 łyżeczki cukru pudru i 2 łyżki soku z cytryny. Dodatkowo 4-5 łyżek powideł śliwkowych. Składniki do nasączenia mieszamy. I połową tak przygotowanego ponczu nasączamy biszkopt w blaszce. Biszkopt smarujemy powidłami. I skończymy przygotowywać krem. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 2-3 minuty. Następnie w 3-4 partiach dodajemy ostudzony budyń. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Po dodaniu całego budyniu miksujemy na jednolity krem. Na biszkopt w blaszce wykładamy połowę przygotowanego kremu i wyrównujemy. Na wierzchu układamy jasny biszkopt. Delikatnie ściągamy papier do pieczenia. Wykładamy pozostały krem i wyrównujemy. Na wierzchu układamy drugą część ciemnego biszkoptu. Lekko dociskamy. Biszkopt nasączamy pozostałym ponczem. Na czas dalszych przygotowań ciasto możemy wstawić do lodówki. Polewa czekoladowa. Składniki: 90 g gorzkiej czekolady, 90 g mlecznej czekolady i 210 ml śmietanki kremówki użyłam 30. Do rondelka wlewamy śmietankę, stawiamy na gazie i gotujemy. Obie czekolady przekładamy do miski i zalewamy gorącą śmietanką. Czekamy około 20-30 sekund i następnie mieszamy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Powstanie jednolita polewa. Polewę odstawiamy do ostudzenia na około 10-15 minut. Gotową polewą dekorujemy ciasto.
wyrównujemy. Na koniec ciasto posypujemy wiórkami kokosowymi. I ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 12 godzin. Gotowe, dobrze schłodzone ciasto możemy wyjąć z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. I nasze pyszne ciasto bajka z czekoladą, bakaliami i powidłami jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne. Polecam!